www.turek.net.pl. Relacja. Witam na dzisiejszym spotkaniu, na które pozwoliłem sobie zaprosić zarząd PAK kopalni węgla brunatnego Adamów. Serdecznie Państwa witam. Witam przedstawicieli związków zawodowych tejże firmy, tych firm. Witam panów wójtów tak zwanych gmin. Witam pana wicestarostę Tureckiego. Serdecznie dziękuję panu burmistrzowi za możliwość spotkania w tej sali, którą udostępnił bardzo chętnie. Szanowni Państwo, na dzisiejsze spotkanie pozwoliłem sobie Państwa zaprosić, a to z kolei na prośbę związków zawodowych, ale także po rozmowach z samorządowcami. Chcielibyśmy się z zarządem kopalni spotkać po to, aby uzyskać informacje na temat tego, co w ostatnim czasie się dzieje, na temat, no powiem tak, dalszego funkcjonowania kopalni na terenie powiatu tureckiego, na terenie naszych gmin. To wynika z prośby związków zawodowych, ale także samorządowców. Okazuje się, że tych informacji mamy tutaj za mało. Jako poseł ziemi tureckiej zgodziłem się być organizatorem tego spotkania. Niemniej jednak o informacje chcielibyśmy prosić, prosić zarząd kopalni. Mają pytania związkowcy, mają pytania samorządowcy. Rozmowy nigdy nikomu nie zaszkodziły, a wręcz przeciwnie, mogą pomóc, mogą wiele wyjaśnić. Ja rozumiem, że firma jest prowadzi działalność biznesową i do tego jako poseł czy samorządowcy niewiele mamy, to Państwa działalność. Natomiast też czuję się zobowiązany z drugiej strony podjąć pewne działania, ponieważ jest strona związkowa, strona społeczna i strona samorządowa, która przy tej działalności to mają związek z firmą i to bardzo ścisły i wiele pytań do zarządu kopalni mają i pewne kwestie chcielibyśmy wyjaśnić, a tym bardziej, że w ostatnim czasie ze strony zarządu pojawiły się informacje, zresztą nie zaskakujące dla nas, o zamykaniu odkrywki w KWP Adamów, ale i tutaj pewne kwestie się pojawiają. Proszę Państwa, załączyłem do zaproszenia pismo związków zawodowych, w którym pojawiły się informacje, zarzuty. Na zarzuty odpowiedział pan prezes Sławomir Sukucki, że takie kwestie, jak tam są podniesione, nie mają miejsca. Ja to pismo przyjąłem, jedno i drugie, ale warto by było też na ten temat kilka słów powiedzieć. To tyle tytułem wstępu. Szanowni Państwo, jeśli Państwo by przyjęli taką formułę, to prosiłbym przedstawicieli zarządu, abyście Państwo poinformowali nas o obecnej sytuacji, o kwestii zamykania odkrywki, no i odnieśli się również do tych spraw, które związkowcy podnieśli. Myślę, że warto by było też powiedzieć, jak Państwo przewidują kwestie związane z rekultywacją, bo i to... Bardzo dziękuję, panie pośle, za zaproszenie. W pełni podzielam pana stanowisko, że rozmów nigdy za dużo. Ja może rozpocznę ogólnie. Również podzielam pana pogląd, że jest to podmiot prowadzący działalność gospodarczą i ma swoje uwarunkowania i o tych uwarunkowaniach, które będę o tych państwa informował. Jak państwo wiedzą, mówimy o rozpoczęciu procesu zamykania obu odkrywek. Taka jest prawda i to jest
tego nigdy nie ukrywaliśmy. W 2010 roku stało się jasne, że czas funkcjonowania kopalni Adamów jest czasem ograniczonym i wtedy było to zapisane i wszyscy mieliśmy tego świadomość. Jak również wszyscy mamy świadomość, że generalnie rzecz biorąc bloki energetyczne w elektrowni Adamów są jednymi z najstarszych w Polsce, blokami, których się już de facto nie modernizuje, bo jest to nieopłacalne, jak również pomijając zwykłą modernizację techniczną, jak również te wszystkie uwarunkowania, które wiążą się z ochroną środowiska, one również nie spełniłyby zaostrzeń ochrony środowiska i te urządzenia jak odsiarczanie, NOX-y, zamontowanie również nie jest na tych blokach opłacalne. Jak Państwo wiedzą, wspólnie z samorządowcami, z naszą stroną społeczną, zarówno kopalnianą, jak i elektrownianą, w zeszłym roku od 2 lat podjęliśmy bardzo intensywne próby, żeby Unia Europejska, z którą negocjował rząd polski, a nie PAK, dokonała derogacji, czyli żeby przedłużyć pracę elektrowni o 2 lata, tym samym przedłużyć funkcjonowanie kopalni. Jak Państwo wiedzą, te zabiegi nasze nie spotkały się z przychylnym stanowiskiem Unii Europejskiej i mamy sytuację jasną. Ona się stała jasna, ja wszystkim Państwu i samorządowcom i stronie społecznej pokazywałem moją korespondencję z ministrem ochrony środowiska, który jednoznacznie określił się, ile, kierując dokument do mnie, ile będzie funkcjonowała elektrownia. W tej chwili kopalnia negocjuje zakończenie kontraktu na dostawę węgla z elektrownią. Mam nadzieję, że w przeciągu miesiąca taki kontrakt zostanie podpisany i będzie jakby ta część zamknięta. Staramy się wszystkich informować na bieżąco. Jeżeli strona związkowa się nie obrazi, to powiem, że od dłuższego czasu jesteśmy w kontakcie z samorządowcami, których o wszystkich informujemy. Generalnie rzecz biorąc, rozpoczęliśmy spotkania z poszczególnymi gminami na temat zakończenia naszej działalności na terenie poszczególnych gmin. To się wiąże z rekultywacją. Jesteśmy po serii spotkań w gminie Brudzew. Na dzień dzisiejszy, po dzisiejszej rozmowie za 2 tygodnie umówiliśmy się z gminą Przekona, że będziemy takie rozmowy prowadzili. Później gmina Turek. Generalnie rzecz biorąc, wszystkie decyzje, które wiążą się z zamykaniem odkrywki Koźmin, mają wiele uwarunkowań. Generalnie rzecz biorąc, tym głównym uwarunkowaniem i naczelnym jest zapotrzebowanie na węgiel. Generalnie rzecz biorąc, po analizach obłożenia bloków, zapotrzebowania na energię elektryczną, wejścia do systemu energetycznego nowych jednostek wiatrowych w grudniu tego roku około 800 MW, swobodnie wystarczy nam węgla z odkrywki Adamów i tego, co jest odkryte w odkrywce Koźmin. Prawda jest taka, że każda tona węgla odkrytego i pozostawiona niewydobyta będzie nas kosztowała około 40 zł. Tyle nas mniej więcej kosztuje zdjęcie nadkładu. Jak Państwo wiedzą, były prowadzone analizy, aby węgiel z elektrowni Adamowskiej, z kopalni Adamowskiej został przewieziony do Konina. Wiele czynników złożyło się na to, że to miała być ilość około 2 milionów ton węgla rocznie jeszcze przez 2 lata, po roku 2017. Analizy nasze, zarówno możliwości przepuszczenia przez drogi, cen, jaki by osiągnął węgiel przewieziony z Adamowa do Konina, stwierdzają w sposób jednoznaczny, że jest to operacja nieopłacalna z punktu widzenia ekonomicznego. Na dzień dzisiejszy już dysponujemy pierwszymi danymi dotyczącymi zapotrzebowania na energię w 2017 roku. Ceny dzisiaj na giełdzie osiągają 155 zł za megawatt godzinę. W związku z powyższym to jest cena jeszcze niższa, jaką osiągaliśmy w roku 2015. Proszę Państwa,
5 bloków w elektrowni Adamów, czyli te związane z dużym zapotrzebowaniem na węgiel, w zeszłym roku było tylko 42 dni takiego zapotrzebowania, w poprzednim roku 40-46. Biorąc pod względem, pod analizę tego zapotrzebowania potrzeb remontowych elektrowni, stoimy na stanowisku, że tego węgla z odkrywki Koźmin i Adamów starczy i racjonalnie wynika, że taka jest potrzeba ekonomiczna funkcjonowania kopalni. Proszę pamiętać, że każda zdjęta tona nadkładu i niewydobyty węgiel zmniejsza sumę dochodu, która nam jest potrzebna na zakończenie pracy elektrowni. Musimy się rozliczyć zarówno z naszymi pracownikami, jak również ze zobowiązaniami publiczno-prawnymi w stosunku do gmin. Parę rzeczy, akurat tego wątku nie będę chciał dzisiaj rozwijać, o czym Państwa uprzedzam. Wiele rzeczy kosztowych, które będziemy musieli ponieść na zakończenie naszej działalności, zaskoczyło nas. To są bardzo duże sumy, które nie były wcześniej przewidziane. Natomiast ten zarząd będzie się musiał z tymi sumami zderzyć. To jest pokłosie procesu prywatyzacji i niewłaściwego oszacowania niektórych kosztów. To może tyle tytułem wstępu. Gdyby były pytania, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Oczywiście wracam do apelu, który Państwo wystosowali. Chcę jeszcze raz podkreślić, że ja nie widzę żadnych naruszeń prawa. Napisałem do Państwa. Do tego są odpowiednie jednostki w państwie, które nas kontrolują i jeżeli coś naruszymy, tak jak za wszystko poniesiemy odpowiedzialność. W związku z tym Państwo zgłosili się do tych jednostek, niech one sobie pracują. W związku z tym nie przewiduję również dyskusji na ten temat, czy naruszyliśmy, czy nie. Są odpowiednie organy państwa, niech one się nami zajmują. W związku z powyższym chciałbym, żebyśmy ten aspekt działalności naszej zrobili. Jeżeli czegoś nie widzimy, a związki widzą, to ja w piśmie do nich poprosiłem ich o zwrócenie nam w trybie dowolnym uwagi, że coś jest nie w porządku. Zapraszam do siebie na kopalnię. W związku z tym w tych sprawach jestem do Państwa dyspozycji. Również chcę Państwa poinformować, że Państwo tutaj piszą, żebyśmy się opamiętali. W związku z tym my poddajemy się i poddawani jesteśmy różnym procesom kontrolnym, również korporacyjnym. W związku z tym ta sprawa stawała na Radzie Nadzorczej i Rada Nadzorcza przyjęła naszą działalność do aprobującej wiadomości. Generalnie rzecz biorąc, żeby rozwijać mity, w zeszłym tygodniu zapadła formalna decyzja, formalnie zarząd podjął taką decyzję o zamknięciu tego. W związku z czym u nas zawsze będzie taki tryb, że najpierw podejmie zarząd, poinformuje Radę, a później wszystkich innych. Wszystkie organy państwa, które winny być poinformowane, zostały przeze mnie poinformowane, jak również, żeby uniknąć pytania, bo Państwo również się zwracali do pewnych organów państwa z tym tematem. Według zarządu, zarząd nie narusza umowy prywatyzacyjnej. Jesteśmy o tym przekonani i stosowne wyjaśnienia w Ministerstwie Skarbu złożyliśmy i gotowi jesteśmy składać do każdej instytucji, która nas będzie pytała na ten temat i będziemy wszystkim udzielali niezbędnych wyjaśnień. To tyle, dziękuję. Ja reprezentuję tutaj stronę już wytwórcy, czyli Zespół Elektrowni Pontu Adamów Konin, stronę społeczną. Chciałem przypomnieć parę faktów, które miały miejsce dotychczas. W 2014 roku na prośbę zarządu Zespołu Elektrowni Pontu Adamów Konin w interesie pracowników elektrowni Adamów oraz mieszkańców miasta Turku i regionu konińsko-tureckiego powołano komitet protestacyjny w sprawie wydłużenia funkcjonowania elektrowni Adamów z działaniami w kierunku, aby elektrownia funkcjonowała do szczerpania lub w derogacji czasowej nie 17,5 tysiąca godzin, tylko 32 tysiące godzin, ewentualnie w innych systemach funkcjonowania. Brany było też pod uwagę przejściowy plan krajowy.
Odpowiedzieliśmy jako strona społeczna na ten apel zarządu PAK-u. Zorganizowaliśmy akcje protestacyjne, które były organizowane w mieście Turku i w mieście Koninie. Zebraliśmy powyżej 20 tysięcy podpisów mieszkańców, którzy popierali tą akcję. Dzięki ewentualnie ówcześnie rządzącym udało się udać do Brukseli, gdzie te podpisy zostały złożone. W międzyczasie też była koordynacja działań z zarządem, który faktycznie prowadził korespondencję i z Unią Europejską, i z Komisją do spraw właśnie, która odpowiadała za wydłużenie funkcjonowania elektrowni, i ze stroną rządową. Ostatnio też odbyła się wizyta w Ministerstwie Środowiska, gdzie jak gdyby stan faktyczny przedstawiliśmy, potwierdzając, że powiedzmy funkcjonowanie elektrowni Adamów jest na tyle dobre, że awaryjność w granicach 3%, które pozwala na dalsze funkcjonowanie elektrowni. Potwierdziliśmy, że zasoby węgla starczają na to, aby, tak jak określiliśmy, rok 2022 na bazie informacji uzyskanych od kolegów związkowców z kopalni, że takie zasoby są. I też zwróciliśmy uwagę, że istnieje zagrożenie nieogrzania miasta Turku po roku 2017, w przypadku gdyby się tak złożyło, że firma Goethe, która wygrała przetarg, nie udało jej się wprowadzić ogrzewania do systemu. I usłyszeliśmy informację, że sprawa derogacji 17,5 tysiąca godzin na chwilę obecną raczej jest sprawą przesądzoną, chociaż ministerstwo podejmie działania w kierunku ewentualnie tej derogacji 32 tysiące godzin. Zwrócono nam jedynie uwagę, że są pewne rozwiązania, które elektrownia może zastosować w porozumieniu. Przede wszystkim, jeśli będzie dobra wola zarządu w kierunku wydłużenia pracy elektrowni Adamów, to jest jeden z podstawowych warunków. Później dobrej woli ze strony Ministerstwa Energii, i tutaj jest ważnym czynnikiem uznanie zniknięcia 600 MW systemu, czy to jest bezpieczne dla systemu krajowego, systemu energetycznego kraju, czy nie. Jeśli zostało uznane, że te 600 MW, które znika z systemu po 2017 roku, jest na tyle istotne, że zagraża systemowi energetycznemu kraju, czy należy podjąć działanie, aby przywrócić albo utrzymać te 600 MW w systemie, ewentualnie w granicach 600 MW. W systemie. I tutaj te czynniki, jeśli zostałyby spełnione, no to jest szansa na podejmowanie dalszych działań w kierunku funkcjonowania elektrowni Adamów. My takie działania prowadzimy tu przy wsparciu posła Ryszarda Bartosika i kolegów z kopalni. I bazujemy na tym, że będziemy mieli wsparcie jeszcze ze strony zarządu ZEPAK-u. Ja pozwolę sobie przedłożyć na ręce pana prezesa Sykuckiego pismo, które zostało złożone u pana Jana Szyszko, ministra środowiska. Tu są opisane wszystkie działania dotychczas podjęte, ewentualnie oczekiwanie, jakie my chcemy od strony rządowej. Jednym podstawowym warunkiem i ciągle powtarzanym pytaniem jest to, czy faktycznie ta dobra wola ze strony zarządu PAK-u jest, czy to, co zaczęliśmy akcję, która był apel i odpowiedź z naszej strony, jest podtrzymana. My oczekujemy w formie pisemnej takiej, bo ustne deklaracje to my ciągle słyszymy, że tak, działajcie, podejmujcie wszystkie kroki, aby elektrownia funkcjonowała, tylko że my na piśmie to tego nie mamy i tej deklaracji w Ministerstwie Energii też nie mamy. Otworzyliśmy pewne, bo prowadząc rozmowy w ministerstwie, chociażby nawet wizyta ostatnia grupy manifestantów 400-osobowej pod siedzibą telewizji Polsat, też skutkowała wizytą w Ministerstwie
w Ministerstwie Energii i spotkaniem z posłami Prawa i Sprawiedliwości w tym temacie, o którym mówimy. I tam pewne deklaracje też padły, tylko że ciągle jest pytanie, jaka jest deklaracja ze strony zarządu PAK-u, czy zarząd PAK-u faktycznie podtrzymuje chęć przedłużenia derogacji, czy derogacji czasowej 32 tysiące godzin, czy też derogacji, czy w ogóle do szczerpania zasobów, czyli zakładamy 2022 rok. Nas bardzo zaskoczyło to, że podejmowane są działania na odkrywce Koźmin, bo zarząd PAK-u swoje deklaracje, a zarząd kopalni swoje działania. I tutaj nie wiem, czy jest koordynacja, a nie wierzę w to, żeby nie było, bo tutaj głos pana prezesa jest bardzo znaczący i uważam, że tutaj jest ta koordynacja tych decyzji. Dlatego ja tutaj powtarzam nasze wątpliwości i pozwolę sobie to pismo przekazać. Dziękuję bardzo. Proszę, panie prezesie. Proszę państwa, znamy się już prawie 2 lata. Ja mówię, że jestem człowiekiem, który specjalnie nie owijam bawełnę. Ta szansa, panie przewodniczący, była do lipca. Prawda jest taka, że zarządy muszą podejmować decyzje. I generalnie rzecz biorąc, jak państwo wiedzą, nie zdecydowaliśmy się w takiej sytuacji, jaka jest, przenieść linii wysokiego napięcia. W związku z tym my już nie mamy możliwości odkrycia tego węgla. Prawda jest taka, wszystko się z panem zgadza, poza jedną rzeczą. Po to podałem ceny na giełdzie, że my nie jesteśmy w stanie wyprodukować tej energii w takiej cenie. Jeżeli rząd nie zabezpieczy ten rząd, każdy inny, jakiejś stabilności, bo dzisiaj została uruchomiona rezerwa zimna, która podniosła trochę ceny, ale jak pan wie, doświadczenie zeszłego roku to był efekt 3-4-miesięczny. Już dzisiaj widzimy, po pierwszej fali mrozów, dzisiaj ta cena już jest na takim poziomie, że to się nie opłaca. W związku z czym węgiel jest, to co wyprawia elektrownia, jej urządzenia, to jest coś wspaniałego. Ono się w ogóle nie psuje. To jest w ogóle fenomen. Fenomen jaki istnieje. Tylko problem polega na tym, my jesteśmy tylko wytwórcą. Nie jesteśmy w stanie pokryć kosztów. Proszę państwa, nie jesteśmy w stanie pokryć kosztów. Przecież wiecie państwo, że tylko taki wolumen pozwala nam wydobywać węgiel z Koźmina i jakby miksować cenę. Ponieważ przy takich cenach, które byłyby przeniesieniu poza linię, kopaniu dalej w Koźminie, generalnie żeby do każdej megawattogodziny dokładalibyśmy około 23-25 zł, biorąc ceny zeszłego roku. Jeszcze raz podkreślam, 800 megawatów weszło w tym roku z wiatru, ponieważ był ten przepis. W związku z powyższym, patrzcie państwo, jak się zachowuje system energoenergetyczny. Ja również liczyłem głęboko, i tu również na pana posła liczyłem, bardzo głęboko, jak państwo wiedzą, rząd w tym roku, chyba 21, przedłużył ustawę o zamykaniu kopalń węgla kamiennego. No nikt się nie zająknął na temat, czy może tą jedną bidną kopalnię węgla kamiennego tam wpisać. Nie ma nas. Tak jak nie ma nas z zeszłego roku, nie było nas w obniżeniu akcyzy, tak samo również nie ma nas w tej ustawie. W związku z czym my nie jesteśmy w stanie czekać na polityków, decydentów. Stan prawny jest taki, ja mam pismo z ministerstwa, które mówi, na dzień dzisiejszy ogrzewanie dla gminy Turek, dla miasta Turek zostało wypowiedziane przez PAK, miasto Turek sobie poradziło, w związku z czym nieszykowane są takie, nie żyjmy mitami, nie jesteśmy w stanie, my nie jesteśmy dystrybutorem prądu, nie mamy z czego pokryć tych kosztów. Jak państwo wiedzą, toczą się w grupie PAK olbrzymie rozmowy, głównie z bankami, które musimy zmienić filozofię finansowania grupy i tutaj ta decyzja nie zależy od dobrego, widzi mi się, jednego czy drugiego zarządu, ale również zależy od poukładania się z bankami i wszyscy obserwują tego. Na potrzeby funkcjonowania tego finansowania, czyli rozmów z bankami, została zamówiona prognoza cen i zapotrzebowania na energię elektryczną. Ona jest kontatybilna z tym, co ja mówię. Po prostu nie będzie
dużego zapotrzebowania na, zwiększonego zapotrzebowania na energię i nie ma takich czynników na dzień dzisiejszy, w chwili obecnej, nie ma takich czynników, które by spowodowały, że ta cena wzrośnie. Jak Państwo pamiętają, pani prezes Muszkat zawsze mówiła, rzecz, która nas ratuje i załatwia sprawę, to jest kwestia rynku mocy. Generalnie rzecz biorąc, ja patrzę perspektywą, bo taką tylko mogę patrzeć 2 lat. Anglicy, którzy załatwiali rynek mocy, zajmowali się tym 4 lata, nim uzgodnili to z Unią Europejską. Jeżeli my nie byliśmy w stanie, no bo sam pan powiedział, pan był bardzo zaangażowany, jeździł pan do Brukseli, jeżeli nie byliśmy w stanie wytłumaczyć Unii Europejskiej, że te 2 lata by nam załatwiało wiele problemów, miasto miałoby oddech, my byśmy wyczerpali węgiel, elektrownia by tego, no po prostu nie przekonaliśmy. W związku z czym nie wierzę w rynek mocy, a ja muszę podejmować decyzję tutaj z zarządem, tu i teraz. I generalnie nie ma środków finansowych, które dałyby nam możliwość czekania. Dlatego są podejmowane te decyzje. Chcemy skończyć wydobycie węgla na poziomie takim, żeby wyczerpać węgiel odkryty. I tutaj tego węgla, jeszcze raz podkreślam, ta końcówka to jest na Koźminie i to wszystko, co jest na Damowie, nam generalnie starczy na tego. Innej gwarancji odbioru zarówno węgla, jak i energii elektrycznej nie mamy. Generalnie rzecz biorąc, ja znam pismo Ministerstwa Ochrony Środowiska, które mówi, że można wydłużyć czasem pracy, tylko nikt kosztowo tego nie wytrzyma, no bo my generalnie rzecz biorąc spinamy się kosztowo, jeżeli wydobywamy około 4 milionów ton węgla i tak samo elektrownia ma swoje koszty. I panie przewodniczący, czy tak, musimy podjąć... Są dwa jeszcze czynniki. To, że uwzględnienie płacenia kar... Można uwzględnić płacenie kar w kalkulacji finansowej, a druga tak zwana infrastruktura krytyczna na wypadek, gdyby faktycznie trzeba było podać ciepło i produkować dalej, mimo tego, że już powiedzmy czas został przekroczony. Panie przewodniczący, proszę poinformować wszystkich zebranych, bo pan to wie najlepiej, ile w 2015 roku na jeden z 2 najnowocześniejszych bloków w Polsce, nadkrytyczny blok Pątnów 2, jakie miał obłożenie w systemie? 301 megawatów. 301, czyli 160 megawatów. I ten, generalnie rzecz biorąc, ten efekt nadkrytyczności ze względu na takie obłożenie tracimy. To jest normalny blok. I dzisiaj jest sytuacja taka, dlaczego opłaca się produkować energię w Adamowie i tutaj są dobre wyniki, ponieważ jesteśmy, amortyzację przeszliśmy całą, w związku z czym dlatego to wygląda. Natomiast nowe bloki, 1 i 2 i Pątnów 2 są praktycznie przez system energetyczny odstawiane, są w rezerwie praktycznie, idą na imieniach technicznych. W związku z czym ja nie mam źródeł finansowania, żeby czekać. Jeżeli ktoś nam zadeklaruje, że zapłaci za elektrownię Adamów kary, zabraknie NOX-ów, tak chętnie go prosimy, tylko niech ktoś zadeklaruje i odbiór tej energii. Dzisiaj, proszę pana, w tym tygodniu chodziliśmy na 2 blokach, państwo to wiedzą. Dzisiaj idziemy na 3 blokach, czyli 2 są odstawione, te dobre bloki. W związku z czym rzeczywistości nie oszukamy. Ja nie chciałbym zdominować rozmowy, ale faktycznie naszym interesem jako strony społecznej jest też, żeby firma funkcjonowała jak najlepiej. Potwierdzam to, że produkcja na elektrowni Adamów jest czystym zyskiem dla PAK-u i czym dłużej będzie funkcjonowała, tym ten zysk będzie dłużej generowany. Więc nasze działania są w tym kierunku, aby wszystkie korzystać możliwe sposoby, żeby ta elektrownia funkcjonowała dłużej. I teraz moje pytanie jeszcze raz powtarzam. Czy ze strony PAK-u jest dobra wola i ewentualnie wsparcie naszych działań? I na forum, no ja oczekuję pisemnej jakiejś deklaracji, czy nawet na forum, że takie wsparcie do tych naszych działań na forum rządowym jest. My otworzyliśmy ścieżkę i to, że derogacje, że zimna rezerwa się utworzyła, że 40 milionów udało się wygenerować zysku z tego tytułu, to też nasze przyczyny. Jest pan trzeci. Tych do wypinania orderów, to ja wie pan, jest dobrze. Dobrze. W ogóle funkcjonować. I o tym na ten temat była rozmowa. W tych działaniach zarząd staramy się wspierać i tutaj mamy wsparcie też powiedzmy posła Ryszarda Bartosika i te działania podejmujemy. Ale ja konkretnie panu odpowiadam. Nie. To samo odpowiem panu. Proszę, jeżeli ktoś jest w stanie powiedzieć, że ktoś pokryje koszty. Przecież ja mówię o konkretnych rzeczach do pana. Jeżeli pan się zadowala, że ja panu odpowiem tak,
będzie miło i sympatycznie i zarząd będzie Państwa opowiadał. Tak będzie, tylko to jest uwarunkowane pewnymi działaniami. I te działania nie są jakieś, że umacniać, zacieśniać tego. Nie, po prostu to są konkretne. Jeżeli pseoperator jest gotowy coś takiego powiedzieć, te bloki są nam tutaj potrzebne, jesteśmy gotowi. Pan pamięta, była pani prezes Kasprzyk, świętej pamięci, już teraz. Pani prezes Kasprzyk kiedyś, 5 lat temu twierdziła, że system energetyczny nie poradzi sobie bez tej 600 tutaj tego. I była planowana blok gazowy był planowany. Natomiast również, proszę pana, patrzyliśmy w CES-ie. CES postawił za naszą granicą 2 bloki gazowe i one zostały tylko uruchomione wtedy, kiedy w Wiśle zabrakło wody. I takie jest zapotrzebowanie na tego. I jeżeli państwo, to nie jest zarząd PAK-u, jeżeli państwo nie powie, co chce w tym systemie, zarząd PAK-u, jeżeli mogę, nie jestem upoważniony, podejmie każde działanie, żeby jakakolwiek gwarancja z tej strony. I to jest jasne. Więc ten zarząd też jest zainteresowany produkowaniem tego, tylko problem polega na tym, ten zarząd, zarówno ten, który ja reprezentuję, jak ten, który tam siedzi, nie ma czasu na czekanie. Generalnie musi podejmować decyzje. Jeżeli będą takie decyzje, to my w każdej chwili jesteśmy w stanie się wrócić. Tylko mówię, te decyzje na Koźminie zostały już podjęte. Jeżeli trzeba było przebudować linię, oczywiście można, tylko to kosztuje 22 miliony złotych, czyli 2 lata trzeba dołożyć do 22 miliony złotych trzeba dołożyć, plus, jak pan wie, pod tymi liniami jest pięknie zielono, czyli trzeba wyciąć lasy i zapłacić za trwałe wyłączenie z produkcji tego. To jest następne, pana siebie, więc nie żyjmy w świecie tego. Wszyscy chcemy, żeby produkował, tylko że po realnych cenach. No i jeszcze jest czas potrzebny. Czas jest potrzebny. Dziękuję bardzo. Widzę, że pan z KWB Adam, zarządowy KWB. Tak. Pan Wójtowski, ja chcę tutaj zaprezentować stanowisko wszystkich zmian, o których się mówiliśmy. I tak słucham pana prezesa ze zdumieniem, powiem szczerze. I to, co pan prezes mówi, ponieważ tak, pan prezes oczekuje, żeby oprócz zarządu wszyscy inni zainteresowali się kopalnią, elektrownią, żeby ułatwić pozwolenia, dogadywać się z różnymi instytucjami. No, mi się wydaje, że to jest rola zarządu i tutaj pytanie do pana prezesa, gdzie pan był, panie prezesie, u jakiego pana ministra, żeby takie sprawy ustalić? Czy w ogóle były rozmowy, czy nie było rozmów takich? Ale w sprawie... pytanie, tak, bo pan przed chwilą, panie prezesie, pan przed chwileczką powiedział, że nikt panu nie pomaga, że pan poseł nie pomaga, że nikt panu... Ja tylko chcę tu państwu przypomnieć, że to pan prezes wystąpił z porozumienia producentów węgla brunatnego, które bierze udział w komisji trójstronnej branży węgla brunatnego, gdzie się spotykały do tej pory 3 ministerstwa, gdzie wiele rzeczy było poruszanych tam. Na ostatniej komisji zapytaliśmy pana ministra, czy ZEPAK zgłosił jakiekolwiek uwagi do planu energetycznego. Oczywiście nie wpłynęła żadna uwaga, bo jeżeli nie występuje się na takich zespołach, no to może uwagi też można byłoby wtedy zgłosić. I dlatego tu nie należy szukać winnych u parlamentarzystów, związkach, gdziekolwiek, tylko może zacząć od siebie, co my zrobiliśmy, żeby to jeszcze dalej mogło funkcjonować. Nie, ja przepraszam, ja chcę dokończyć, panie prezesie. Przede wszystkim my uważamy, że nie ma dobrej woli zarządu, aby ten kompleks energetyczno-paliwowy, który występuje na terenie powiatu tureckiego, mógł funkcjonować. Nieprawdą jest, i to uzyskaliśmy informację ostatnio w ministerstwie, że elektrownia musi pracować tylko do końca 2017 roku, żebyśmy sobie to jasno powiedzieli. Do końca 2017 roku elektrownia wykorzysta 17,5 tysiąca godzin, które ma na derogację przypisane. Natomiast później ta elektrownia może funkcjonować, tylko na zasadach takich, jakie by trzeba było sobie wypracować. Pytanie nasze jest następujące. Do końca 2017 roku zostały 2 lata. Czy zarząd ZEPAK-u, czy zarząd kopalni podjął jakiekolwiek działania, aby rozmawiać z kimkolwiek na temat dalszego funkcjonowania tej elektrowni, co jak zresztą pan prezes sam powiedział, funkcjonuje rewelacyjnie, 3% awaryjności, gdzie można było to widzieć również w tamtym roku, gdzie groził nam blackout energetyczny w miesiącach letnich, nasza elektrownia funkcjonowała na 5 bloków bez problemu.
Jeżeli się zdarzy taka sytuacja w tym roku lub w następnych latach, nie jesteśmy w stanie dać przy zamkniętej odkrywce Koźmin tyle węgla do elektrowni, żeby zapewnić pracę nawet na 4 bloki, na 3 może tak. Panie prezesie, pan ustosunkował się do odkrywki Adamów, że trzeba przełożyć linię, która kosztuje grube miliony. Trzeba z lasami uporządkować. Ja sobie pozwoliłem zrobić zdjęcie Koźmina, gdzie nie ma nic, żadnej linii, żadnych lasów, żadnych budynków, żadnej drogi. Tu miała być odkrywka i tego się zaniecha, proszę państwa. Zostało włożone ponad 50 milionów złotych inwestycji w odkrywkę Koźmin. Zostały inwestycje poczynione i zaniechało się w tym momencie eksploatacji na tej odkrywce, gdzie grunty są częściowo wykupione, infrastruktura jest przygotowana i można by było kopać. Węgiel jest lepszej jakości jak na Adamowie i miąższność węgla jest większa. Żeby tu była sprawa jasna, jeżeli chodzi o odkrywkę Koźmin. Ja mam pytanie do pana prezesa też takie, czy Rada Nadzorcza już zaakceptowała decyzję zarządu, bo ja wiem, że zarząd podjął decyzję, ale taką decyzję musi zaakceptować Rada Nadzorcza, z tego co wiemy. Czy Rada Nadzorcza zaakceptowała już decyzję zamknięcia odkrywki Koźmin? To jest po pierwsze. Pan prezes również tutaj mówił o pismach, jakie słaliśmy. O tym za bardzo, bo może bym nie chciał tutaj mówić, bo my uważam, że powinniśmy się spotkać, spotkaliśmy się tutaj po to, żeby rozwiązać szerszy problem, tym bardziej, że mamy tutaj również wśród nas samorządowców. Problem mianowicie ludzki, który będzie zgodnie z przedstawionym harmonogramem zarządu, że za 2 lata w zasadzie pozostaniemy tutaj około kilku tysięcy osób bezrobotnych. I teraz mamy pytanie, czy urzędy powiatowe pracy, czy inne instytucje, które znajdują się tutaj na terenie powiatu tureckiego, wiedzą już o tym, czy są przygotowane, co zrobiły, czy są poczynione jakieś kroki przekwalifikowania tych pracowników? To będzie pytanie do samorządowców. Natomiast jeszcze wrócę tutaj do pana do zarządu kopalni. Nie możemy się zgodzić, panie prezesie, również z tym, że pan na Barbórce, wszyscy byliśmy tutaj świadkami, opowiada coś innego i po cichu robi coś innego. Po cichu, dosłownie po cichu, bo obiecał pan, dał nadzieję pan wielu ludziom i od miesiąca stycznia 120 osób przez taką decyzję zostało pozbawionych pracy z dnia na dzień. Nie mówmy dzisiaj tu o łamaniu prawa, bo prawo zostało złamane i to, tak jak pan prezes powiedział, wyraził w swoim piśmie, my przedstawimy stosowne pisma, stosowne uwagi, w których to prawo zostało złamane. Nie wiem, jak pan prezes przekonał Radę Nadzorczą o zamknięciu Koźmina, ale mamy informację taką, że zawyżone zostały koszty wydobywania węgla na Koźminie do faktycznych, jakie są. Nie wiem, czy to jest prawdą, czy nieprawdą, bo my dysponujemy informacjami, że koszt węgla w 2015 roku z Koźmina spadł w porównaniu z kosztem węgla w 2014 roku. Z wyjaśnień do Ministerstwa Skarbu Państwa, zarządu, bo to minister tutaj pisze, że z wyjaśnień zarządu, uprzejmie informuję, że zgodnie z oświadczeniem zarządu spółki, to pisze minister do nas, nie jest przewidywane zamknięcie żadnej z czynnych odkrywek kopalni Adamów. Zarząd pojmował, że iż obecne wydobycie węgla kopalni Adamów prowadzone jest na odkrywkach Koźmin i Adamów i z całą pewnością jeszcze w 2016, a także 2017 kopalnia będzie prowadziła wydobycie węgla brunatnego i jego sprzedaż do elektrowni. Ja mam pytanie, czy sprawność bloków kończącej działalność elektrowni się pogorszyła? Z tego, co słyszeliśmy, nie. Możliwość sprzedaży wyprodukowanej energii na rynku? Nie. Koszty wydobycia zmniejszyły się i warunki geologiczne czynnych odkrywek się nie pogorszyły, a wręcz przeciwnie, ponieważ była ostatnio kontrola Okręgowego Urzędu Górniczego, który stwierdził, że rzeczywiście odkrywka Koźmin jest zawodniona, natomiast nie ma żadnego zagrożenia wodnego, żeby tą odkrywkę zamykać, wręcz przeciwnie, mniejszy napływ wody jest. W związku z powyższym, zgodnie z oświadczeniem zarządu i zapewnieniem zarządu pytamy, dlaczego odkrywka Koźmin została zamknięta, skoro nie spełnione zostały żadne z tych czynników, które tutaj przeczytałem, które Ministerstwo Skarbu do nas wysłało zgodnie z oświadczeniem zarządu spółki.
Według nas nieuzasadniona jest również decyzja pana prezesa, bo to pan prezes w oświadczeniu w tamtym tygodniu wziął całą sprawę na siebie. Jeszcze tutaj mała dygresja, ponieważ kontaktowali się ze mną prezesi, którzy byli jako spółka Skarbu Państwa, byli prezesami kopalni, i bo pan prezes tam wyraził się, że nie jest prezesem spółki, państwowego przedsiębiorstwa. Wynika to z tego, że wszyscy inni marnotrawili majątek, tylko pan prezes nie marnotrawi. Ja tylko przypomnę panu prezesowi o koparce, która stoi w krzakach za 30 milionów i do tej pory nikt nie poniósł za to odpowiedzialności. Także szanujmy pieniądze, które są w spółce, na które pracowały pokolenia. Szanujmy prace, które zostały zrobione na rzecz ochrony środowiska w regionie powiatu tureckiego. Szanujmy przede wszystkim ludzi, których się łatwo, bardzo łatwo pozbywa z pracy. Osoby, które nie zostały przedłużone im umowy, to jest wynik właśnie zaprzestania kopania węgla na odkrywce Koźmin. Wiemy doskonale, że zakontraktowane 4 200 000, chyba że się coś zmieniło na tą chwilę, wiedzieliśmy, że jest 4 200 000 do elektrowni, kopalnia nie jest w stanie dać i szkoda, że nie ma tu przedstawicieli elektrowni, że oni o tym, myślę, że już wiedzą, że przy jednej odkrywce nie jesteśmy w stanie dać tyle węgla. Dlatego my prosimy przede wszystkim o merytoryczną rozmowę w tej sprawie i przede wszystkim nieprzekłamywanie informacji, bo pewne rzeczy, które daje się do publicznej wiadomości, niestety, ale według nas nie są do końca prawdziwe. Proszę. To zacznę od początku. Wypowiedział pan się na temat uczestnictwa w Stowarzyszeniu Węgla Kamiennego, tak? Burnatnego, gdzie to porozumienie może również kierować do różnych ministerstw swoje uwagi, prosić wręcz o pomoc w rozwiązywaniu. Ale ja nie zrozumiem, co ja tego złego zrobię, bo nie bardzo. Wystąpił pan z porozumienia producentów węgla brunatnego jako prezes. Wycofał pan spółkę KWB Adamów, zostawił pan w porozumieniu spółkę KWB KOP. A pan mi powie, jaki jest sens, bo będę bardzo wdzięczny. Na dzień dzisiejszy zapłacę z trzech kopalni, zapłacę składki i będę ciągle siedział sam, bo to jest związane z moim osobistym udziałem. Siedzę dzisiaj tam, płacę składki z kopalni Konin i ze spółki PAK Górnictwo, której też jestem prezesem. W związku z tym, co to ma znaczenie? Ja na tym stowarzyszeniu byłem w zeszły piątek i czy państwu zależy, żebym ja tam był i zabierał głos, czy zależy, żebym płacił składki? Nam zależy, panie prezesie, żeby pan, będąc na takim porozumieniu, to ja bywam i również tematy Adamowa, poruszam. A czy pan myśli, że czy ja muszę zmienić stołek, zapłacić 170 tysięcy za składkę? Więc nie bardzo to rozumiem. Może to ładnie brzmi, ale generalnie rzecz biorąc, chcę państwa poinformować, że opłacamy składki jako Konin, jeżdżę na te spotkania, opłacam składki jako PAK Górnictwo i też z konsekwencją również wypowiedziałem swoje uczestnictwo jako PAK Górnictwa, będę płacił z jednej kopalni i będę uczestniczył, będę siedział tylko na jednym krześle. Czy koszty wydobycia węgla na Koźminie w porównaniu do 2014 roku, 2015 spadły czy nie spadły? Spadły, proszę pana. I są nadal, nie, ale mogę, spadły, zaraz oddam głos, tylko nadal te koszty są powyżej kosztów sprzedaży węgla. A jakie to są koszty? Możemy. Pani prezes, możemy. Potem jak pan mówi, to się nie pożądam. Również chciałbym panu powiedzieć, że jest mi strasznie przykro, proces ten wymaga zwalniania ludzi. Tylko proszę również zwrócić uwagę, tego pan już nie powiedział, że z tych ludzi, którzy odeszli z Koźmina, zatrudniliśmy 16 osób zdecydowało się na pracę w Koninie, miałem propozycję 30. I nie było chętnych. Nie ma nadal. Nadal nie ma. A to byli ludzie zatrudnieni w spółce, a nie w kopalni. Za takie, jakie możemy zapłacić. Tak?
Ja tylko jeszcze powiem, że między innymi to spotkanie zostało zainicjowane przez stronę społeczną z jednego powodu. 3 lata temu, jak został wszczęty proces sprzedaży dwóch kopalń, zbycia 85% akcji przez Skarb Państwa do Senatu, strona społeczna zawsze na każdym spotkaniu podkreślała cenę, za jaką ta kopalnia została sprzedana i my zawsze uważaliśmy, że jest to zaniżona cena. Nikt nas nie słucha. Ale ja panu powiedziałem, że ja ten... Dokończę, dlaczego między innymi to spotkanie jest, bo nie chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, że za 3 lata czy 4 lata, jak zostaniemy tutaj sami, ktoś powie, a co żeście zrobili? Dlatego uważam, że już powinniśmy działać razem tutaj z samorządowcami, z zarządem, jak strona społeczna, ponieważ nie długo trzeba było czekać. Ukazał się raport NIK-u, który na pewno wszyscy tutaj wiemy, jakie były efekty tego raportu, że tak de facto kopalnia Adamów sprzedano za 2 miliony złotych. Za 2 miliony złotych, proszę Państwa. I też naszego głosu nie chciano słuchać. Próbowano z nas zrobić niefachowców od ekonomii i tak dalej. Próbowano nam tu różne rzeczy mówić, wmawiać i tak dalej. I okazało się, że rzeczywiście tą kopalnię sprzedano za 2 miliony złotych. Dlatego my dzisiaj już też głośno mówimy, róbmy coś, żeby to Zagłębie jeszcze ratować, żeby można było szczerpać do końca te złoża, bo jest taka możliwość. Nie ma tak, że elektrownia musi zakończyć swoją pracę 31 grudnia 2017 roku. Nie ma takiej opcji. Może pracować dalej, możemy dalej szczerpać złoża, które mamy jeszcze na około 20 milionów zostało nam złóż, jest to około 5-6 lat. Panie Pawle, ale pan powie, gdzie sprzedać po tej cenie wytworzonej tą energię, bo nie ma chętnych po tej cenie. Wytworzymy cenę, pan ucieka od, ja rozumiem, strona społeczna. Ja nie jestem ZEPAK, ja nie jestem ZEPAK, już, więc nikt ZEPAKu tutaj nie zaprosił. Jeżeli były podejmowane decyzje na temat elektrowni, na pewno pan wtedy był, jak nie w zarządzie, to był pan w Radzie Nadzorczej. Tak jest. Bo pan od 8 lat w Radzie Nadzorczej, 10. Pan prezes. Przepraszam, 10 lat. Dlatego, czy ZEPAK w ogóle wyliczył, jakie te kary mogłyby być, czy można by było coś z tym zrobić, czy można by było wspólnie z parlamentarzystami, z ministerstwami określić sposób, wysokość tej kary, bo my w ministerstwie uzyskaliśmy odpowiedź, że to jest wszystko do uzgodnienia i to nie Unia nam narzuca, jakie my mamy płacić kary, kary mamy płacić, natomiast to jest wszystko do uzgodnienia wewnątrz, z marszałkiem województwa, z zarządem, z ministerstwem, z samorządowcami, to jest wszystko do uzgodnienia. I ja się pytam, gdzie był ZEPAK, żeby usiąść i ewentualnie porozmawiać na ten temat. Czy było takie spotkanie? Nie. Ale proszę pana, ZEPAK nie to policzy, ale wie pan, to jest hasło takie, które panu jest wygodnie. Prawda jest taka, wszystko jest policzone i za to ludzie w ZEPAKu biorą pieniądze i to się po prostu nie opłaca. Jeżeli pan się pyta o, gdybyśmy dzisiaj sprzedali cenę, po cenie węgiel, rzeczywiście spadł cena węgla na Koźminie. Gdybyśmy ją sprzedali, ta energia jest nie do sprzedania w tej cenie, nie do sprzedania. Nie mówię o żadnych karach, nie mówię o złotówce kary. Teraz pani prezes oddam głos i dzisiaj nie jest sprzedawana. To nie jest ktoś, kto nam zapewni. To są tylko instrumenty, które prezes URE daje i mówi, zrobię rezerwę zimną. I dzisiaj te rezerwy nie zadziały. Podaję państwu, dzisiaj podałem cenę, która jest w 17 roku z giełdy wynika. Z giełdy. Po tej cenie, której dzisiaj handluje giełda energią, nie jesteśmy w stanie jej sprzedać. W związku z czym żadne spotkania nam nic nie dadzą, ponieważ jest wolny rynek energii. Co więcej, jest obligo giełdowe, gdzie musimy część energii sprzedać przez giełdę. W związku z czym taka jest sytuacja. Dzisiaj jest, wszystko jest miło, państwu niedużo odgnęły ceny energii w domu, natomiast ceny spadają. Przecież mieliśmy 3 lata temu cena była około 214-220 tego. Dzisiaj jest 150 planowana, w związku z czym te 70 zł brakuje, czy 50 w każdej stronie, więc naprawdę nie sprzedamy tej energii, możemy wydobyć, tylko proszę powiedzieć, gdzie mamy to sprzedać. To wszystko. Panie prezesie, gdzie sprzedawaliśmy energię? Czy coś się zmieniło? Kopalnia rocznie średnio wydobywa 4 miliony 300 ton węgla. Tak, to już jest to, ale wydobywa. I co roku sprzedajemy węgiel tylko i wyłącznie do elektrowni. I coraz. Bo to jest jedyny nasz odbiorca.
I my uważamy, że przy dobrej, odrobinie dobrej woli zarządów, samorządowców i władz w państwie można spać to złożyć. Proszę pana, i pan to potwierdza. Ja to potwierdzam, że jest dobra wola. Jest tylko problem polega na tym, jest coś, co się nazywa Bóg rynek, on się nazywa. I rynek nie odbierze od nas tej energii, nie odbierze od nas w tej cenie tej energii. I to jest tylko tyle. I dzisiaj może pan zaklinać nas jeszcze raz dobrą wolą, ministerstwami, posłami i tak dalej. Natomiast jest wolny rynek energii i państwo te mechanizmy, które tu pan przewodniczący powiedział, rezerwa zimna podniosła w zeszłym roku cenę energii na 21 dni. Rzucono w rynek, nie pamiętam, 450 milionów, tutaj mogę być nieprecyzyjny, i tyle to daje. W związku z czym nie odbierze. Pierwszeństwo w systemie mają wiatraki, pierwszeństwo w systemie ma OZE i dzisiaj pan zobaczy, jak się zachowuje. Dzisiaj wie, jak diabły, rano trzy bloki chodzą nasze. Nie potrafię panu powiedzieć, jeżeli ile jest odstawione w paku. I dzisiaj, jeżeli jest odstawione 160 MW, czy wszystko, cały pak tamten, bo to jest jeden organizm, chodzi na rezerwie technicznej, to nie wytwarza dochodu. W związku z czym nie ma czym pokryć. I nie, Adamów, elektrownia Adamów i kopalnia Adamów nie jest wyspą. Musi pokryć koszty. Wydano ponad 1 200 000 000 zł na zakończenie budowy jedynki i dwójki. I te kredyty trzeba obsłużyć. Trzeba obsłużyć ceną energii. W związku z czym ja wiem, że bliska koszula ciału, natomiast energia kosztuje tyle i tego. I energia nie sprzedaje jej elektrownia Adamów, tylko sprzedaje ją PAK. Po takiej cenie, jakie jest. Jeżeli państwo pozwolą, oddam pani prezes, żeby ja sprawy ekonomiczne... Jedno pytanko. Panie prezesie, no, od tych całych przekształceń, od prywatyzacji, bo to w 2012 roku i ciągle słyszymy, że my mamy problem ze sprzedażą tego węgla, mamy problem z energią. Niech pan mi tylko wyjaśni jeden temat. W 2012 nie. Dobrze, 2014, 2015. W 2014 4400 sprzedaliśmy ton węgla, w 2015 4600 sprzedaliśmy prawie ton węgla. To gdzie my też sprzedajemy tą energię? No jednak sprzedajemy tą energię. Zapotrzebowanie na węgiel i w tym roku również jest 4200. Ale ja to gdzie my tą energię? Nie 4200. Ale ja to panu tłumaczę, jeżeli PAK jest jednym organizmem, pan przewodniczący, i dzisiaj jest sytuacja, że energia, nie proszę nie traktować energii z Adamowa, czyli kompleksu elektrownia, kopalnia jako oderwana, tylko po prostu PAK nie sprzedaje. Jeżeli państwu podałem... Czy chyba państwo nie chcą tego słuchać? Dzisiaj najnowszy blok w Polsce chodzi na 300 MW, który ma 460. W związku z czym to brak sprzedaży tamtego węgla musi pokryć te koszty. W związku z czym to nie załatwia sprawy. PAK jest jednym organizmem. Gdyby była elektrownia i kopalnia w porządku, to było tego. Natomiast pokazuję państwu inwestycje i różne inne rzeczy. Taka jest ekonomia. Ekonomia jest w skali PAK-u. W skali PAK-u. Ja się może mylę, ale zdaje się, że kopalnia i elektrownia jesteśmy w jednej grupie kapitałowej, tak? W grupie tak. Ale... Powtarzam moje pytanie. Sprzedaj, to gdzie jest ten nasz węgiel przez te dwa lata, które sprzedaliśmy w ilości 4400, 4600? Jest, został spalony. Tak. I energia jakoś została sprzedana. Tak. A teraz nagle się zrobiło, że nie można nie spalić. Ale jak pan... Pamiętacie państwo, kiedy ceny się zmieniły energii? Pani prezes, szanowna pani prezes, słyszymy to już od 2 lat, że się te ceny zmieniają i nie mamy problemu. Ja panu zadałam inne pytanie. Pan rozlicza nas tutaj i kopalnie ze sprzedaży, która była na dużych wolumenach i z dużymi sukcesami dla wszystkich firm. Oczywiście co do sukcesu, rozmiaru sukcesu kopalni, to też by można było podyskutować. Ale 2 lata temu naprawdę był inny rynek. Rozmawiajmy o tym, co jest teraz. I ja bym proponowała tak, dlatego że przestańcie nas państwo traktować jako emisariuszy ZE-PAK-u. My mamy własne też propozycje do ZE-PAK-u, które też może nie aż w takiej grupie i z takimi emocjami, ale też jesteśmy stronami czasem przeciwnymi. Właśnie dlatego, że my jesteśmy sprzedawcami, a nie kupującymi. I też weźcie państwo to pod uwagę, że nie na każdy rodzaj pytań, już nie mówię o dobrej woli, bo co nam w duszy gra, to my sami często nie wiemy, co nam gra w duszy, a co dopiero, co gra w duszy ZE-PAK-u. Proszę bardzo, żebyście państwo tego rodzaju pytania kierowali do ZE-PAK-u, bo jeśli zbudujemy dzisiejszą atmosferę spotkania i będziemy sobie stawiać pytanie i gdybać o odpowiedziach, o relacjach ZE-PAK i świat, to do niczego nie dojdziemy. Jeśli mówimy o stronie ekonomicznej, to ja powiem, co jest nam potrzebne, żeśmy odnieśli wspólny sukces, żeby funkcjonowała odkrywka Koźmin, bo tak jak tutaj pan prezes myślał, chociaż
wiadomo, że mówił o odkrywce Adamów, o rozszerzeniu, o kontynuacji według pierwotnych planów, tam kiedyś historycznych, wydobycia na Adamowie, zapomnijmy, lina nas zatrzymała, to już jest nakład inwestycyjny i czasowy, to jest węgiel, który jest dla nas już nie do skorzystania. I to też było rozwiązanie o charakterze ekonomicznym. Mówimy o Koźminie. Chcecie Państwo, żeby odkrywka Koźmin funkcjonowała, to nam są potrzebne dwie rzeczy. Po pierwsze, gwarancja tego, że jeśli podejmiemy ciężar prac, które są związane, pamiętajmy, 70% kosztów kopalni to są koszty stałe. Jeśli te koszty mamy ponosić, musimy mieć gwarancję odbioru węgla. Od lat, i to Państwo doskonale wiecie, od lat relacja między elektrownią a kopalnią jest taka, że kopalnia kładzie na stół, elektrownia zamówienie na węgiel, ale potem w ramach bieżących zakupów bierze tylko tyle, ile może na bieżąco wyprodukować i sprzedać. Więc to nie jest tak, że my się zaczarujemy w styczniu cztery z kawałkiem, nieważne jaki ten kawałek jest, i my potem sprzedamy to. Nigdy tak nie było i nazwijmy rzecz po imieniu, ten zarząd nie jest w stanie zmienić tych relacji, bo z drugiej strony no też bądźmy realistami, tu pan trochę, bardzo proszę, żeby pan ten ZEPAK teraz reprezentował, żebyśmy wszyscy na ZEPAK tutaj się teraz nie rzucili, że z kolei argumentem normalnym dla nich jest, a po co my kupimy węgiel, z którego nie wyprodukujemy i nie sprzedamy, bo nie sprzedamy prądu. Także te relacje takie są i nic ich nie zmieni, czy będziemy tupać, czy będziemy buczeć, tego nic nie zmieni. Będę jeszcze kontynuować, dobrze? Co jest nam potrzebne? Czyli gwarancję odbioru musielibyśmy mieć, żeby wiedzieć, że ta ilość węgla z Koźmina, którą mamy i chcemy wydobyć, to jest węgiel do sprzedania, a nie do odkrycia i do martwienia się o pieniądze. Teraz następna rzecz, jak mówimy... Sorry, to chyba mój, ale nie wiem, czy... Teraz jak sobie mówimy o kosztach i o cenach, to pamiętajmy, proszę Państwa, że po rynku nam krążą różne wielkości. W ramach ekonomii naszej firmy poruszamy się po określeniach takich statystycznych i mamy do czynienia z takimi wielkościami. Jednostkowy koszt wydobycia. Od długiego czasu wszyscy siedzący przy stole i dyskutujący o cenie biorą wielkość jednostkowy koszt wydobycia jako te wszystkie złotówki, które trzeba wydać, żeby wydobyć w danym okresie tonę węgla. Nieprawda. Ten koszt po pierwsze nie oddaje wszystkich kosztów, bo wszystkie koszty te według, nazwijmy to, struktury księgowej, to mamy techniczny koszt wytworzenia, a nie jednostkowy koszt wydobycia. To już jest druga cyfra, której nigdy nikt na stół nie kładzie do rozmów, ale najważniejsza jest inna rzecz. Mianowicie w obu tych wielkościach mamy skutki tworzenia rezerw. Czyli w danym roku to my czarujemy się tym, że mamy, czasem to niestety nie jest czarowanie, bo te wielkości są wysokie, czyli tworzymy rezerwę. Całość tej rezerwy widzimy w kosztach danego roku. Więc oczywiście mówimy o tych rezerwach takich, które nas bolą, czyli te rezerwy na koszty. Ten jednostkowy koszt wydobycia i ten techniczny koszt wytworzenia w danym roku jest zafałszowany tym, że my całość kosztów danego rodzaju widzianą na zbieraną przez ileś tam kilku przyszłych lat widzimy w jednym roku. Ale z kolei w tych następnych latach rozwiązywanie rezerwy obniża nam ten koszt, który my widzimy. Czyli de facto ani jeden, ani drugi nie jest kosztem prawdziwym. Ja Państwu podam, ja sobie wczoraj skończyłam doliczenie dla Koźmina, bo naprawdę chciałam własną duszę przekonać, że my jesteśmy we właściwym miejscu. W 2015 roku ten koszt wynosi ponad 88 zł. Więc powiem tak. Zamiast opowiadać sobie o dobrej woli, zadajmy sobie pytanie, czy ZEPAKowi, czy ZEPAK jest skłonny poza gwarancją wydobycia zapłacić nam 88 zł. Nie będę Państwu mówiła, co ja na ten temat myślę i wiem, ale chcecie się dowiedzieć, czy możemy wydobywać z Koźmina, zadajcie w ZEPAKu takie pytanie. Ja już znam tą odpowiedź i pewnie domyślacie się, jaka jest. A jeśli Państwo teraz chcielibyście przejść do dyskusji o tym, no dobrze jest teraz w tym Adamowie, mamy świetny wynik, mamy gotówkę, to ja przypomnę Wam, że myśmy już na ten temat rozmawiali.
I my sobie tak, no, tak sobie wyobrażam, że akurat na tematy te ekonomiczne to rozmawiamy może nie często, ale jeśli to dosyć szczerze, nawet jak to są jakieś tam rozmowy brutalne, to wiecie, jakimi informacjami się wymieniliśmy wtedy. My musimy, i tutaj myślę, powinno wzrosnąć zainteresowanie tej strony stołu, Adamów musi zakumulować pieniądze na to, żeby zakończyć rekultywację i wywiązać się ze wszystkich obowiązków, o które państwo zresztą tutaj też dzisiaj chcieli nas zapytać. I dlatego musimy sprzedawać węgiel na tym, a nie na innym poziomie. Mogłabym, tylko nie wiem, czy nie zagadam, mogłabym powiedzieć, co myślę na temat raportu NIK-u, bo państwo go oceniacie, ja troszeczkę tak staram się po cyfrach i tylko tam fragmenty widziałam, to jakieś też własne wnioski mam. Co do pisma odpowiedzi na wszelkie akcje zmierzające do wydłużenia derogacji dla elektrowni, to też czytałam tą odpowiedź i tutaj się wszyscy zgadzamy z Komisją Europejską, że pewnie, że moglibyśmy sobie 17 tysięcy godzin nie wykorzystać do końca 17, tylko na przykład do końca 2030. Moglibyśmy godzinę dziennie palić. Pewnie, że tak. Tak nam odpowiedzieli i powiem tak, no nie chciałabym emocjonalnie odpowiedzieć. No jak czytamy w języku polskim, to dokładnie tak brzmiało, że to przecież komisja nie dyktuje nam, kiedy zamknąć kopalnię. Komisja tylko powiedziała, że ma być tyle, a nie więcej godzin. No to tak tylko słowo uwagi do tego. Co do prywatyzacji, obowiązków prywatyzacyjnych, żebyśmy się też tutaj za chwilę nie podniecali niepotrzebnie, to powiem tak. Dla Adamowa obowiązek prywatyzacyjny, taki silny i wiem, że państwo tam krążycie myślami wokół tego, to były nakłady inwestycyjne, które do końca 2016 były zliczone na kwotę 250 milionów. Do końca 2015 nakłady wynoszą ponad 244 miliony, czyli do zrealizowania w tym roku mamy 6 milionów, żeby uznać, nawet niecałe 6, żeby uznać, że ten aspekt sprawy został załatwiony zgodnie z umową. To tak na tyle. Też, żeby nie ten. Przy umowie prywatyzacyjnej mamy wątpliwości co do zapisu punktu 4.6.3 umowy prywatyzacyjnej, który mówi o tym, że jeżeli którakolwiek ze spółek, czyli Adamów lub Konin Kopalnia, zbędzie aktywa trwałe o wartości powyżej 50 tysięcy euro, to musi zainwestować w sprawy związane z poszukiwaniem, rozpoznawaniem, wydobywaniem węgla brunatnego i kopalni towarzyszącym w pełnej kwocie wpłynąc z tego zbycia. I tutaj kopalnia spełniła ten warunek? Mówi pan o Adamowie? Tak. Ja sobie nie przypominam transakcji na 50 tysięcy euro, tak? A pani prezes, a czy ośrodek początkowy w Świeśnie, to były aktywa trwałe kopalni, czy nie? To powiem tak, ponieważ mam nawyki prawnika i wolę widzieć to, o czym dyskutuję, to chciałabym też w szerszym kontekście obowiązek prywatyzacyjny widzieć. Myślę, że tutaj chodziło o majątek produkcyjny, więc na pewno to nie był element majątku produkcyjnego. No tak, ale ja powiedziałem, że my jakby nie jesteśmy podmiotem umowy prywatyzacyjnej jako zarząd. Ja może wrócić do tematu ewentualnego. Proszę. Do ewentualnego zapotrzebowania na energię. Ja nie chcę tutaj występować też, bo nie jestem poważny w tym zakresie i nawet nie mam wiedzy, ale czym będę dysponował, to próbuję się podzielić. Wiem, że zapotrzebowanie na węgiel elektrownia dała ma 4 200 000 około. To ustalone jeszcze umowy kontraktowe. Zakładano, że Adamów jest, odkrywka Adamów jest w stanie podać 3700, potrzebne było 500 tysięcy z Koźmina i to jesteście w stanie w tym roku zapewnić. Na przyszły rok było zaplanowane też to samo, tylko że z założeniem, że z Koźmina pójdzie 1 000 000 węgla i tego już nie jesteście w stanie zapewnić. Istnieje to ryzyko, że przy awarii jakiejkolwiek albo jakiejś sytuacji na Adamowie, że nie znam się na górnictwie, ale coś na pewno najczęściej się w naturze wydarza, że nie daj Boże, żeby się wydarzyło, ale się trzeba coś takiego zakładać.
to będziemy mieli po prostu przestoje i funkcjonowanie. Zapas węgla na estakadach przy 5 blokach to jest jeden dzień pracy. Przy założeniu, że nie ma dostaw, to automatycznie się schodzi do 2 bloków, bo tylko tyle można obniżyć, co starcza do 4-5 godzin. Można zrobić delikatny zapas, ale to i tak starczy, załóżmy maksymalnie na 10 dni, to też nie gwarantuje, że będzie funkcjonowało tak jak należy. To są takie plany szykowane, nie mamy obowiązku, nie mamy problemu. I bardzo dobrze, bo trzeba takie plany szykować. Tylko że ja jedynie próbuję, że to zapotrzebowanie na ten węgiel z Koźmina jest. Ale nie o planach. To myśmy sobie powiedzieli. Plany to są planami. My nie stać nas na to, żeby inwestować w plany, tylko w ich wykonanie. Ja tutaj też nie chciałbym dyskutować za bardzo, bo ja tych kalkulacji nie znam, ale jedno powiem to, że Koźmin, podstawowym kosztem, z tego co ja dostałem informację, to była bariera wodna. Ta bariera wodna będzie musiała być nadal utrzymana, żeby to wyrobisko funkcjonowało. I to będzie miało wpływ i tak na cenę globalną kopalni Adamów jako całości, odkrywka ta i ta. I nie uciekniemy od tego kosztu, bo ten koszt nie jest. Czy będziemy... Pan podejrzewa, że tego mamy niepoliczone. I on zawsze powstanie. No, mam nadzieję, że to jest. I on zawsze powstanie, tak. Nie ukrywam, bo raczej nie podejrzewam, że to nie było liczone, ale nie można całkowicie rozdzielać odkrywki Adamów i odkrywki Koźmin, bo ten koszt teraz nawet nie funkcjonowania odkrywki Koźmin będzie miał wpływ na cenę odkrywki Adamów. Proszę pana, ja patrzę na żywy grosz. Ja nie patrzę na statystyki. Ja o tym mówiłam, że nasze statystyki wyglądają różnie, te cyfry się zmieniają. Poza tym to, co mnie martwi, że wszędzie od zapaku począwszy, na związkach skończywszy, każdy robi jakąś własny rachunek. I powiem tak, można dojść naprawdę do bardzo różnych cyfr, nawet wtedy, jak wszyscy pracują na prawdziwych kwotach wejściowych, żebyśmy mieli tą świadomość. Natomiast ja patrzę na to, co ja sobie chcę odpowiedzieć na pytanie, ile mnie kosztuje tona węgla z Koźmina, to patrzę na to, co ja muszę dostać na pokrycie kosztów. Nie, co ja mam w rezerwach, co ja sobie... I jakakolwiek inna filozofia rozkładania statystycznego tych kosztów. I ten obraz, który został, to jeszcze tylko rezerwie na rekultywację. Myślę, że zarząd kopalni ma rezerwę celową na rekultywację i to jest uwzględnione w budżetach, także to już nie powinno być... Chce pan rozmawiać raz o historiach działalności poprzednich zarządów, to nieładnie, także może na razie to zostawmy. Ale normalne funkcjonowanie firmy to zakłada, więc to ja tutaj ja nie jestem też finansistą. To wiemy. Dochodzimy do takich... Także zapotrzebowanie rozwiązania jest. Ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że kopalnia Adamów kiedyś eksploatowała węgiel z 3 odkrywek, gdzie odkrywka Władysławów zawsze było wiadomo, że jest, że tak powiem, nierentowna i była utrzymywana jako przede wszystkim bezpieczeństwo dostawy węgla do elektrowni Adamów, gdzie niejednokrotnie zostało to wykazane i wykorzystane. Mimo tego wyeksploatowano na odkrywce Władysławów węgiel i odkrywka Koźmin już ma, nie wiem, 15-20 lat może i nagle w jednym roku przestała być opłacalna. My tego nie możemy pojąć. Zawsze była nieopłacalna, zawsze proszę była. Państwa, zawsze no, była. Właśnie, Pani Prezes, ale to my nie jesteśmy odkrywka Koźmin, odkrywka Adamów oddzielnie, my jesteśmy kopalnia Adamów. Ale ta odkrywka... Kopalnia Adamów składała się kiedyś z 3 odkrywek, dzisiaj składa się z 2 odkrywek. I kopalnia Adamów daje węgiel do elektrowni. Nie możemy patrzeć, że z tej odkrywki tyle, z tej tyle. Ogólny koszt węgla jest około 60 Pawle. Tak? Jedno jeszcze chcę Pani Prezesie na koniec powiedzieć. To po prywatyzacji, nie jak spółka była skarbem państwa, po prywatyzacji. Jedna z pierwszych decyzji, jaka była zarządu wtedy, to było obniżenie ceny węgla o 10 zł. I to było działanie na szkodę spółki PAK Kopalnia Adamów. O 10 zł. W żadnej innej spółce, w radnej spółce nie obniżono ceny węgla. Pierwsze, co zarząd podjął, to obniżyć, żeby zepak miał więcej. To było działanie na szkodę. I to niestety się 4,5 miliona ton rocznie, 10 zł to jest 45 milionów. Pozbawił prezes wtedy dochodów do spółki. Dobrze, ale proszę, ja chcę... pewnie inne grona będą sobie dyskutowały na temat prywatyzacji, jak będą chciały. Wie pan, problem polega na tym, my możemy
To nie jest wyspa. I dzisiaj Pan patrzy, kupił dwie kopalnie, jedną w niezłej, a drugą kupił w tragicznej sytuacji finansowej. W związku z tym patrzy. Ale wie pan, ale jeszcze raz panu powtarzam, Pan jest właścicielem, ma prawo zarządzać racjonalnie, żeby utrzymać całą grupę. I dzisiaj państwo, pani prezes wam mówi, dzisiaj mówicie, pan mówi, zabraknie. Jest analiza dyrektora Sobczaka. No gdyby tego węgla rzeczywiście było potrzeba więcej. Załóżmy. Wie pan, ile straciłaby elektrownia na energii elektrycznej? Za ile by nie sprzedała, gdyby zabrakło tego 200-300 tysięcy? 5 300 000. A wie pan, ile kosztuje wydobycie tego droższego węgla? Więc to nie ma już rachunku ciągnionego. Po prostu jest 2017 rok, nie ma rachunku ciągnionego. I to jest nieubłagane prawo ekonomii. I tutaj jest sytuacja taka, bo tutaj jest prasa, 20 parę złotych jest drożej na Koźminie. Nie zaczarujemy tej rzeczywistości. Jest 20 parę złotych drożej. W związku z czym proszę patrzeć na rachunki ciągnione. Wcześniej rozpoczniemy rekultywację na Koźminie. To nie są kwoty tego. To wszystko zarząd bierze pod uwagę. Naprawdę. Proszę nas nie traktować. Zakończyliśmy tamten rok. Proszę. Z jakim wynikiem Adamów kopalnia zakończyła? Podam oficjalnie, jak już się policzymy. Wszystko najpierw, tak pan powiedział. Rada. Proszę o 20 milionów. No ale przecież my tego nie negujemy, ja proszę państwa. No. Tak. No to też nam jest po prostu że znosi. Ale to co pan mówi, że jak wyprowadzaliście 20 milionów, to jest z czego dołożyć, żeby... Jak państwo tutaj odpuszczą nam rekultywację, tak, już. Lecimy. No właśnie, no dlaczego mają odpuścić? Nawet nie idziemy i nie pytamy o to. Tylko musimy też sobie to dokładnie takie stwierdzenie użyłam na naszym ostatnim spotkaniu. To jest nasz obowiązek. To jest nasz obowiązek zakumulować te pieniądze po to, żebyśmy się z tego wywiązali. No to nie ma dyskusji w ogóle. Skarb państwa, to jest umowa prywatyzacyjna. W tej umowie prywatyzacyjnej kupujący zapewnił, że zna sytuację ekonomiczną spółek, prawną spółek i wie, co trzeba zrobić. Doskonale Zepak wiedział, że rekultywować... Nie wiedział? Nie wszystko wiedział, ale ja bym... Proszę państwa, żebyśmy... Nie dobrze, ale dla nas to w ogóle nie jest dyskusja. Oczywistym rzeczą jest, że mamy rekultywację, którą trzeba zrealizować zgodnie z prawem i zgodnie z ustaleniami, prawda? To jest, to się bardzo cieszymy i to na pewno, bo to, no tak jak powiedziałem, to są pieniądze, które my musimy obsłużyć te i wszystkie inne nasze obowiązki jako podmiotu gospodarczego. I miód na serce. Ja natychmiast się do pana stawiam w przyszłym tygodniu, jak tylko z Krakowa wracam, o dyskusji o rekultywacji. Sam poważnie mówię. Tak, tutaj na początku 2015 spotkaliśmy się w tej sali w gronie Związki Zawodowej. Tutaj było sekretariat Ministerstwa Energetyki, przedstawiciele Rzeszowa, sekcja krajowa i strona społeczna. Brakowało nam strony pracodawcy. Tam, którą zaproszenie było. Zaczęliśmy rozmawiać już o tym następnym etapie, który kolega już wspomniał, o tym, jak będzie wyglądała sytuacja po zamknięciu i po zakończeniu żywota, powiedzmy. My wszystko robimy, żeby ten żywot wydłużyć i mam nadzieję, że tutaj wsparcie mimo wszystko ze strony zarządu PAK-u... Jakie tam rzeczy opowiadamy? Mimo wszystko, no. No tak, no bo jak... Pracodawca ma określone obowiązki. Jak państwo wiedzą, sprowadziłem człowieka od pomocy Unii Europejskiej. Będziemy starali się uczestniczyć w różnych programach, zapisujemy się. Trudno nam się zapisywać do programów, które będą w 2018 roku. Mówię o ludziach, mówię o kapitale ludzkim, mówię o tych sprawach. I tutaj jak to spotkanie się odbyło, to padła deklaracja ze strony i społecznej, czyli starosty Synko i z naszej strony jako związków zawodowych, że chcemy podpisać wspólne porozumienie. Myślę, że do tego musimy wrócić na temat wspólnej informowania się jako strony, jakie działania zostaną podejmowane. Konkretne, jakie kroki w celu zadowolenia, powiedzmy, strony pracowniczej i samorządowej. I tam jeszcze jeden punkt był. Myślę, że do tego tematu musimy wrócić, bo to już jest powoli ten czas, który... Jak pan widzi, my rozpoczęliśmy działania planowe, rozmowy z samorządami, decyzje z Ministerstwa Ochrony Środowiska, które
na nasz wniosek, na wniosek kopalni przyszły w grudniu. Takie pismo przyszło i to jest oficjalne, bo wszystko przedtem czytaliśmy na forach internetowych, na różnych. Natomiast to jest dokument, który do mnie przyszedł i od tamtego czasu zacząłem działać. Zaczęliśmy działać jako zarząd i to samo robi zarząd PAK-u. Jeszcze wtrącę, panie prezesie, ale to już naprawdę jest czas po temu, żeby naprawdę pracownikom przedstawić, czy mają jakąś pewność, że będą zatrudnieni na przykład w kopalni Konin. Czy trzeba coś tutaj już organizować? Jak pan doskonale wie, szersza grupa tych pracowników to są górnicy, którzy mają zawody specjalistyczne, typowo specjalistyczne. Na terenie powiatu nie ma takich zakładów, żeby zatrudnić operatora koparki wylęczynowej czy operatora przemyślnika. Tym ludziom trzeba pomóc albo powiedzieć, że słuchajcie panowie, macie zatrudnienie w kopalni Konin, ale nie w spółce Ekosurowce, gdzie zarobki są takie, że policząc dojazdy, to dostanie na rękę może 1500 zł. Tylko trzeba coś zaproponować tym ludziom. To nie ma już czasu, bo ja widzę, że nie ma dobrej woli. Koniec, kończymy, do widzenia. Tylko trzeba powiedzieć konkretnie. Panowie, my przedstawiamy, czy wchodzimy w jakiś program, projekt, bo to trzeba pewnie zaangażować tutaj powiatowy urząd pracy i coś robimy. Ale uzupełnieniem tego, że jeszcze tego twojej wypowiedzi jest to, że jest to pismo, które zostało podpisane przez pana prezesa Czyża, gdzie w 2019 roku Jóźwin zakończy swoją w zasadzie eksploatację, w 2020 Drzewce i powinny powstać dwie odkrywki, Dęby Szaleckie i Ościsło, gdzie w 2019 roku powinny już z Ościsłowa zbierane powinny być nakład. I my pytamy, no wszystko się mówi ludziom, bo pójdziecie na Konin, bo pójdziecie tylko na gdzie Konin. Pójdą na ten Konin? Po co na ten Konin, jak ambicje będzie, za chwilę będzie jeszcze problem większy na Koninie, bo jeżeli się nie otworzy tych dwóch odkrywek, a wiadomo, że Dęby Szlacheckie, wiadomo jak się skończyło referendum i coś słowem podobnie się dzieje, to pytamy to, czy będą te dwie odkrywki otworzone? Pan również jest prezesem kopalni Konin. W tym terminie, które są tutaj podane, bo ludziom się mówi, że przejdą do kopalni Konin na 2 lata, po co tam pójdą? Ale tam nie będzie miejsca. Za chwilę likwidowane będą dwie odkrywki, oni też będą chcieli pracować na istniejących Tomisławicach, które są do przewidziane troszkę dłużej. I teraz co? Czy oni tam pójdą po to, żeby iść na 2 lata, żeby zaspokoić problem, zamknąć? Czy tutaj musimy szukać nowych miejsc pracy? Czy Urząd Powiatowy jest przygotowany na setki ludzi, którzy będą bezrobotni? Odpowiedzmy sobie dzisiaj na to pytanie i zacznijmy rozmowę. Ale odpowiedzi na te pytanie nie ma na tej sali. Jak pan wie, przez zupełny przypadek, też żałuję, ja nie wydaję koncesji na wydobycie. W związku z czym robimy wszystko, żeby obie odkrywki otworzyć. I dzisiaj zarówno Ościsłowa, jak i Dęby Szlacheckie są zainteresowani naszym i trwają odnośne procedury w tym względzie i jesteśmy tego. Więc to panie jest... prezesie, ja myślę, że powinniśmy tutaj, że tak powiem, odnieść się do doświadczenia. Mamy akurat tutaj wójtów trzech, chyba dwójki gminy, bo to też jest. Mamy wójtów czterech odkrywek, gdzie my również budowaliśmy nowe odkrywki w nowych gminach i współpraca gmin z kopalnią, ci panowie mogą powiedzieć, bo akurat oni brali czynny udział w tym wszystkim, jak powinna wyglądać współpraca gmin z zarządem kopalni, ze środowiskiem w ogóle kopalniane, z pracownikami. Wiemy doskonale, panie prezesie, i to nie jest żadną tajemnicą, że niestety standardy prowadzenia rozmów zarządu z gminami zmieniły się i to mocno się zmieniły, co mogą panowie tutaj na pewno potwierdzić. Oni wiedzą, jak to było kiedyś robione, a jak jest robione teraz. O, największej odkrywki pan wójt na pewno wie doskonale, jak to się robiło. I dzisiaj się obarcza ludzi, że nie chcą odkrywki i tak dalej, że referendum jest przegrane. Wszystko. A może trzeba się uderzyć i się zastanowić, dlaczego nie chcą. I pan... Chciałby to panu powiedzieć. Mogę udzielić krótkiej odpowiedzi? Pana oceny nie do końca mi pasują. W związku z czym mnie powierzono te. Więc nie wiem, co pan wójt Broniszewski uważa. Ja jestem dosyć konkretny facet i staram się rozmawiać konkretnie, jak mam coś do powiedzenia. Sam się zwróciłem do gminy, prowadzimy takie rozmowy, czy oni są zadowoleni, czy nie. Jest to efekt końcowy, okaże. My mamy określone możliwości zaspokojenia potrzeb i te potrzeby, możliwości nasze bardzo, bardzo się zmniejszyły, nie z naszej winy, tylko ze względu na sytuację ekonomiczną całego systemu
energetycznego. Ja myślę, że wójt gminy Brudze również został zaskoczony, skoro będąc zaproszony na Bagulce usłyszał z pana ust, panie prezesie, że odkrywka Kozin będzie dalej funkcjonowała. No, funkcjonuje, przecież funkcjonuje, przecież funkcjonuje. Dowiaduje się przed oficjalnie też funkcjonuje. Szanowni Państwo, mam taką propozycję, jeśli strona samorządowa chciałaby zabrać głos, to myślę, że... Tak jest. A mogę odpowiedzieć na jedno ważne pytanie, bo troszeczkę zwekslowaliśmy na boczny tor tą odpowiedź. Zadał pan ważne pytanie, jakie powinna być troska o przyszłość tych ludzi. No to należałoby się zachować ostrożnościowo. Nie wiadomo, jakie będą nasze działania, bo jesteśmy zależni od rynku, od ZEPAK-u, od wielu innych kwestii. Los ostatnio nam nie sprzyja w tych wszystkich sprawach i nic nie wskazuje na to, że będzie lepiej. Należałoby się zająć przyszłością tych ludzi, czyli na wszelki wypadek takie projekty uruchomić i takie działania, żeby się przygotować na najgorsze. Bo tak robi ktoś, kto właściwie prowadzi swoje, już nie mówię zawodowe, życiowe sprawy. Bo potem tak, ale proszę nie traktować nas jako osoby, które wszystko wiedzą, ale państwo od nas chcecie wypowiedzi o naszych decyzjach dotyczących przyszłości. To nie ma nic wspólnego z decyzjami i w wielu sprawach my nie jesteśmy w tej sytuacji i co do wiedzy i co do możliwości, żebyśmy mogli podejmować decyzje. Jesteśmy sami uzależnieni od rozwiązań, które są poza nami i z tymi decyzjami jeszcze musimy czekać. Więc nie napierajcie nas państwo, żebyśmy powiedzieli tak lub nie i w zależności od tej decyzji to robimy. Powinniśmy tu i teraz zająć się ludźmi, na pewno. Ja przepraszam, jeszcze przepraszam. Dwa tygodnie wcześniej byli zapewniani, że będą pracować i za dwa tygodnie stracili pracę. Panie prezes, dwa tygodnie dla człowieka, który ma zobowiązania, ma swoje życie prywatne, ma dzieci w szkole, na studia. To jest naprawdę mało, żeby on sobie życie przestawił. Ale dlatego... Panie prezes, nadzieję tam mogło, bo pan prezes wystąpił w dniu... Nie, no nie czarujmy się, że dwa tygodnie to określiły jego działania i nasze życiowe. Ja powiem może tak. Być może dla pracownika, który zarabiał 2000 zł i nie ma tych 2000 zł, jest to dużo. Dla pani może jest to... Nie, w ogóle nie o tym mówimy i niech mi pan nie wkłada ani w usta, ani w serce jakichkolwiek intencji, które tutaj ani nie powiedziałam, ani nie poczułam. Powiedział pan... Ogromny dramat, tylko jeśli pan ustawicznie rozlicza pana prezesa i z panem prezesem cały zarząd za oświadczenia złożone na Barbórce, to proszę pamiętać o tym, że na Barbórce, a nawet jeszcze parę tygodni później nie wiedzieliśmy i w części nie wiemy do teraz, jakie będą działania ZEPAK-u i jakie będzie funkcjonowanie i zapotrzebowanie na węgiel elektrowni. I nie czarujmy się, jeszcze długo nie będzie takiej sytuacji, żeby nawet elektrownia miała jednoznaczną wiedzę, która pozwala zajmować stanowisko i przekazywać te informacje. A to dopiero musi przejść do nas jako informacja, na bazie której my działamy. I chce pan się zapytać mnie, bo pan prezes już panu 5 razy powiedział, co my myśleliśmy o Koźminie jeszcze w grudniu, że być może uda się kontynuować. Pewnie nie do 17, ale na pewno cały 16, może jeszcze kawałeczek 17. To był nasz stan wiedzy w grudniu. Co miał prezes wyjść w grudniu panu powiedzieć, że na wszelki wypadek to się zlikwidujmy? No, już dajmy spokój. Ale pani prezes, ale to państwo rozpuścili, że... 4 200 000 Panie Pawle, to jest prawda. Zakontraktowane było 3 900. Zmieniło się to w grudniu. Nie mówmy tak. Tak, na 4 200. Jest 4 200. Tak, jest 4 200. Czyli najnowsze... Tak. Tak. Pani dyrektor, pani prezes, jeszcze tylko pytanie, bo pani mówiła o tym... Jak taki będzie odbiór? To damy. Mówiła pani o tym czarnym scenariuszu, że trzeba się przygotować. My wiemy, że tak naprawdę już trzeba się przygotować. Jest może pani dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, zdaje się, tak? I chciałem zapytać tylko jedno krótkie pytanie. Ile taki projekt, żeby uruchomić, wejście w taki projekt i ile to potrzeba czasu? Kto ma to zrobić? Kto ma to napisać, taki projekt i wejść w ten program pomocy dla pracowników? Ale tak uspokójmy dyskusję, nie wywołujmy poszczególnych gości do domu. No to dlatego trzeba zacząć. Tak, to jest brak tej informacji. To, co ewentualnie próbujemy zrobić, to żebyśmy nie byli zaskakiwani z tak zwanymi decyzjami, w ciągu dwóch, trzech ludzi otrzymują informacje. Wszyscy zamykają 1 grudnia. No, powiedziałem, że
skrypka nie będzie zamknięta 1 grudnia. Przecież ja już miałem, prasa do mnie przychodziła, przyszła się z jedną panią, tak mówię, że kawę napije się na koparce węglowej. Szanowni Państwo, powoli będziemy zmierzać do końca dzisiejszego spotkania. Jeśli strona samorządowa chce zabrać głos, proszę bardzo. Ja, jeśli można, panie pośle, to tak, tu strona związkowa zdominowała, ta strona społeczna, nasze spotkanie, naszą dzisiejszą dyskusję. Ja tak kiedy z tego się cieszę, że również reprezentujecie interesy nasze gminne, tutaj mówiąc o wydobyciu i o wszystkich kwestiach, które uwidmowania. My podobnie jak strona związkowa, jak strona społeczna, jesteśmy żywotnie zainteresowani tym, żeby kopalnia na terenie naszej gminy, tu w tym powiecie, powstawała realizacja. I to jest nasze, że tak powiem, na chwilę obecną, pewnie to w cudzysłowie rzecz biorąc, pobożne życzenie, tak? Bo słyszeliśmy tu z ust i wiemy z oficjalnych informacji, że będzie to trudne. Ale tutaj już, żeby wątku nie zgubić, pani prezes, bym chciał powiedzieć, że jeżeli ta rekultywacja pozwoli na przedłużenie żywota kopalni, to rozmawiamy bardzo poważnie, tak, i elektrowni. Bardzo poważnie chcemy o tym rozmawiać, ale za tym się kryją tutaj szczegóły związane z chociażby z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o decyzjach rekultywacyjnych, o zmianie tychże decyzji, o pomysłach, które mamy wspólnie, tak, i tu ja powiem, że chwała i cieszę się, że my spotykamy się z kopalnią, a się dziwię, że strona związkowa musi korzystać gościnnie z pomieszczeń Urzędu Miasta czy Starostwa, abyście nie mogli na Warence się spotkać i o tych problemach, które dzisiaj tutaj dyskutujecie, naprawdę to dla nas jest to, powiem, że ogrom ciekawych informacji, tak, ważnych informacji, tylko szkoda, że dochodzi do takich sytuacji z inicjatywy posła, które musi strony, że tak powiem, doprowadzać do spotkania, żebyśmy mówili o bolączkach, które nas czekają. My myślimy o przyszłości. O przyszłości w kontekście niestety wygaszania kopalni. Tak jak pan prezes powiedział, ja też to powiedziałem, to się nie wróci, to co było lata do tyłu, bo faktycznie, autentycznie rozwiązywaliśmy bardzo wiele nurtujących nas problemów na etapie eksploatacyjnym, a na etapie uruchamiania kolejnych odkrywek, złóż, i jakoś to szło. Gorzej, lepiej, trudniej, ale to do przodu szło i ten samorząd był też niejako takim, że tak powiem, zderzakiem albo buforem pomiędzy często niezadowoleniem społecznym a kopalnią. Braliśmy to często na swoje plecy, rozwiązywaliśmy szereg problemów. Wtedy jeszcze na etapie, nie wiem, Komisji do Spraw Szkód Górniczych, jakie funkcjonowały w Drzewnie, w Starym Prawie Górniczym. Później to się w miarę unormowało. Te problemy, przynajmniej na Adamowie, zniknęły. Dzisiaj się pojawiają nowe. Dzisiaj te problemy pojawiają się takie mianowicie, że trzeba coś kończyć, tak? I że problem pozostaje przed kopalnią nami, jak zakończyć i co zrobić z obszarami powęglowymi właśnie po węglu. Za 2 czy za 4 lata. Jak powiedziałem, rozmawiamy, trudne rozmowy. Mamy w chwili obecnej katalog spraw do rozwiązania wspólnych, tak? I my tak na dobrą sprawę nie chcemy nic oprócz tego, żeby jasno, precyzyjnie wywiązać się z zadań, obowiązków wynikających z prawa górniczego i geologicznego. To, co do was zależy, no z tym ujęciem tej rozmowy o terenach, rekultywacji terenów pogórniczych, a to chociażby z tego względu, że są określone, że tak powiem, pomysły, które mogą zaowocować wykorzystaniem tych obszarów, niekoniecznie po rekultywacji, tej pełnej rekultywacji technicznej i biologicznej. Bo po co my mamy trudzić się, czy wy macie trudzić się z równaniem powierzchni takiej do stołu, jak powierzchnia stołu, skoro no być może, ja to podkreślam, można to wykorzystać niekoniecznie do końca ten grunt rekultywując, ale mówię na gruntach tych pozaeksploatacyjnych, nie mówię tu o przewidywanej budowie zbiorników wodnych. Jest szereg problemów, jest katalog tych problemów i z naszej strony, i ze strony kopalni, mam nadzieję, wyartykułowany, tak, bo tam ciągle coś nowego dochodzi. Faktycznie mamy się spotkać za kolejne parę dni. Tu kolega Czarek prawie że kończy trudne rozmowy i
nie wiem na jakim to tam w końcu jest etapie porozumienia, ale ja mam nadzieję, bo jesteśmy na etapie, że tak powiem, początkowej dyskusji. Jeżeli wypełnicie swoje obowiązki wynikające z prawa górniczego geologicznego, to nie będzie problemu. To nie będzie problemu między gminą, między samorządem a kopalnią. O to byśmy prosili. Ja myślę, że w tym, do którego rzuca się parę milionów ton popiołu, jak go zrekultywować, w jakim kierunku pójść, jak wykorzystać ten obszar, no jest szereg pytań, które, no mamy wspólny temat, tak? My też czujemy tą stronę typowo ludzką, bo przecież w każdym tym zakładzie gro osób pracujących to nasi mieszkańcy. To są dla nas, to są dla tego środowiska, proszę Państwa, to są niepowetowane straty w postaci tych danin publicznych, o których tu Pani Prezes wspomniała, w postaci podatków, opłat lokalnych, opłat eksploatacyjnych, PIT-u pewnie też, bo przecież w gruncie rzeczy, jeżeli kilkadziesiąt osób albo kilkaset osób pracuje z danego środowiska, no to należy się liczyć również z ich konsekwencjami tego typu. I pewnie nasz wspólny interes, aby to, co przez 50 lat albo i więcej, tak, o 60 lat tak nieźle współgrało, tak, z tym środowiskiem lokalnym, gdzie ten lokalny biznes, ta lokalna kopalnia była, no, historycznie ujmując, rzecz biorąc, motorem napędowym i rozwojowym tego środowiska, żeby nie skończyć tego z taką goryczą, że tak powiem, wspólnej porażki, że ta odpowiedzialność, ta społeczna odpowiedzialność biznesu za to środowisko, w którym przychodzi funkcjonować i pracować, żeby do końca była zachowana tak po dżentelmeńsku i po męsku, ale po dżentelmeńsku i honorowo. Pewnie o to byśmy apelowali, żeby te wszystkie bolączki, które stoją przed nami, no, próbować skutecznie, dobrze, z myślą dla tego środowiska, które tu zostawiacie po wydobyciu tej, no, nie ostatniej tony węgla, którą zostawiacie, żeby odnosiło wrażenie i odniosło wrażenie, że 60 lat to efekt, to sukces, a nie porażka. Dziękuję bardzo, ale chwilkę. Czy ktoś jeszcze z panów samorządowców chciałby? Proszę bardzo. Ale tutaj jeszcze pan wójt Gruzera najpierw, dobrze? Szanowni Państwo, odkrywka Koźmin zamykana, Adamów się kończy. Ja pamiętam, wysłałem pismo do pana prezesa pod koniec roku. Być może nieprecyzyjnie sprecyzowałem zapytanie, bo dochodziły do mnie głosy, że odkrywka w Koźminie będzie zamykana z tego względu, że wyprowadzane są maszyny. I takie pismo wystosowałem do pana prezesa. Pan prezes mi jednoznacznie odpowiedział, odkrywka Koźmin nie będzie zamknięta do końca roku, dodał. Było tłumaczone, czy tam informacja taka nieoficjalna, że maszyny zostały wyprowadzone po to, aby był przeprowadzony remont. Oczywiście ja takiej informacji od kopalni nie dostałem, tylko taka informacja była obiegowa. 28 czy 25 stycznia dostałem pismo, że odkrywka Koźmin kończy swój żywot z końcem czerwca czy z końcem lipca. Czyli praktycznie po miesiącu zupełnie inna odpowiedź była. Proszę Państwa, ja uważam, że dla powiatu tureckiego jest to trudny okres, ale trzeba spojrzeć na realia. Ten okres trudny zaczyna się. Trzeba ten trudny okres tak rozpocząć realizację tego trudnego okresu, aby jak najmniejsze skutki były. Jest z nami pani dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Ja dzisiaj podpisuję umowę z firmą, która będzie opracowała strategię promocji terenów inwestycyjnych i pokopalnianych. I proszę Państwa, ja będę potrzebował od kopalni, jaka jest struktura zatrudnienia. Ja myślę, że pani dyrektor również potrzebuje taką informację, tym bardziej, że powiat turecki uzyskał 15 milionów złotych na projekt, który ma niejako z powiatem kolskim, ma jak niejako przebranżowić, czy przygotować, czy wykształcić mieszkańców powiatu tureckiego pod kątem zapotrzebowania na powiedzmy, no, na rynek pracy, jaki jest. Ale z tego, co ja wiem, pani dyrektor takiej informacji nie dostaje. Panie prezesie, ja również będę występował dzisiaj, podpisuję umowę, będę występował z prośbą o przedstawienie struktury zatrudnienia, bo proszę Państwa, my musimy wiedzieć. My, gmina Brudzew, przez 5 lat uchwalała plan przestrzennego zagospodarowania pod aktywizację gospodarczą. To jest proces długochłonny. Tym bardziej, że mieliśmy problem z gruntami.
które trzeba było odrolnić po słynnej aferze gruntowej, był problem. Czekaliśmy prawie 2,5 roku na odrolnienie 40 hektarów ziemi. Przygotowujemy się na te trudne czasy. I teraz z powiatu tureckiego, jak słyszę, możemy wygenerować, jeśli chodzi o branże nowoczesne, innowacyjne, 200 pracowników, którzy są wykształceni w nowoczesnych branżach. To jaki inwestor tutaj przyjdzie? Ale my musimy wiedzieć, Szanowni Państwo, jaka jest struktura zatrudnienia, kto pracuje w kopalni, jakie ma wykształcenie, jakie kwalifikacje. Powiatowy Urząd Pracy, żeby mógł ewentualnie przekwalifikować tych ludzi, ale przede wszystkim, żeby była praca. Panie Prezesie, gmina Brudze ma plany przestrzennego zagospodarowania również pod eksploatację, które były przygotowane w obszarze Natura 2000. To była ciężka, trudna procedura. Decyzja środowiskowa w obszarze Natura 2000. I teraz pan prezes mówi, że wysłał do gmin osobę, która jest specjalistą od pozyskiwania funduszy europejskich. Panie prezesie, jeśli chodzi o rekultywację, przywracanie czy rewitalizację obszarów pokopalnianych i pozyskanie środków unijnych przez gminę Brudze, gdzie plan przestrzennego zagospodarowania jest w tej chwili pod eksploatację, to panie prezesie, ja mogę zapomnieć, a pan niech taki bajek nie opowiada, że można uzyskać pieniądze z Unii. Bo żebym uzyskał pieniądze z Unii na rewitalizację tych terenów, to ja muszę mieć zmieniony plan przestrzennego zagospodarowania. Wy na Koźmin jeszcze żeście nie wystąpili. Ja w czerwcu prosiłem, jeśli będziecie mieli jakiekolwiek plany, proszę złożyć wniosek o zmianę studium i zmianę planu przestrzennego zagospodarowania. Wy o tym nie myślicie. My, samorządowcy, musimy o tym pamiętać. Panie prezesie, mając teren, gdzie jest plan przestrzennego zagospodarowania, PE, ja nic nie mogę zrobić. Nic. Prócz tego, że można tam wydobywać węgiel. Nic. A zmiana planu to nie jest miesiąc, panie prezesie. To nie jest 2 miesiące, panie prezesie. To jest 2 lata. I teraz proszę sobie wyobrazić, szanowni państwo, 17 rok, plany będą jeszcze obowiązywały, bo kopalnia będzie jeszcze eksploatowała. Dopiero będziemy mogli zmieniać plany po 17 roku. I co możemy zrobić? Panie prezesie, bajki możemy sobie opowiadać między sobą. Jaka rekultywacja? Jaka rewitalizacja? Teraz nam zależy na tym, żeby kopalnia zrekultywowała odpowiednio te tereny. Decyzja w przypadku gminy Brudze jest z 1988 roku. Kierunki rekultywacji. Leśny, wodny, rolny i specjalny. Tutaj się mówi o rowach. Z 1988. Wówczas takie decyzje o kierunku rekultywacji były przypisane naczelnikowi gminy. I teraz na terenie gminy Brudze, ja już nie pamiętam dokładnych zapisów, jest 200 hektarów zbiorników, 300 hektarów lasu, 500 hektarów kierunek rolny i 30 czy tam 20 specjalne torowe i drogi i tak dalej. I teraz na dzień dzisiejszy wiem, panie prezesie, że po prostu będziecie musieli wystąpić o zmianę decyzji kierunków rekultywacji. Na dzień dzisiejszy taką decyzję wydaje starosta. Wójt danej gminy opiniuje, ale ta opinia nie jest wiążąca. I panie prezesie, jeśli będziecie występowali o zmianę kierunku. Najwięcej informacji, najwięcej ogłoszeń, najwięcej rozrywki. Turek.net.pl, numer 1 w Turku i powiecie.